zaczynamy sobotę. Jeszcze ciemno, bardzo wcześnie. Jest po 6:00, nie wiem czemu ja się tak obudziłam. Jan jeszcze śpi. Witam się z Wami serdecznie. Soczek z selera gotowy, jak widzicie. Będzie kawka oczywiście, ale najpierw soczek. Potem sobie strzelę jogę, no i dopiero się pewnie obudzi Jan i będzie kawiczka. I jeszcze chciałam Wam pokazać, szukałam i szukałam cały tydzień i wreszcie znalazłam. To są zatyczki do mojej kiełkownicy. Tak schowałam, że po prostu nie ma, nie ma i nie ma. Agunia szuka i szuka i ja mówię, no nie, no po prostu nie wierzę. Ale potem mówię tak, Aga, co mówiłaś ludziom ostatnio? Jak wszystko zawodzi, to trzeba zacząć myśleć. No i stanęła baba, pomyślała i znalazła. Także moi drodzy, dzisiaj sobie zrobimy przegląd. Ja zobaczę, jakie mi kiełki zostały z tamtego roku, bo najpierw trzeba to wykorzystać. I wstawimy sobie dzisiaj razem kiełki. Ale się Janu cieszy. Dzień dobry, Daniel. Zaczynamy sobotę. Wypalą się te świeczuszki, to potem zapalę taką grubą. Grubą, żeby była na cały weekend. Kochanie moje, miłej soboty Ci życzę. Dzisiaj w domku będziemy z Tobą razem. Podwijamy palce stóp. Pomalutku odrywamy kolana od maty. Zostajemy tak przez moment. A następnie powoli podnosimy biodra. Do psa z głową do dołu. Możemy się tutaj troszkę poruszać, ugiąć nogi i wyprostować. A tutaj mój pies z głową na sofie. Zaczynamy. Tiri-ri-ri. Dzień dobry, witamy się z widzami kolejny raz, to znaczy ty się witasz, bo ja się już witałam. Mamy wschód słonka. O, chyba się mrozik dalej utrzymuje, jak to wygląda. Śniegi leżą. O, jaki nieprzytomny, ja już poćwiczyłam, widzisz, a ty co, zrobiłeś swoją jogę? Kochani, uciekam z ogrodaczka, przyszłam tylko się na momencik przywitać i zobaczyć, co się dzieje, bo idę teraz wziąć zimny prysznic. Poćwiczyłam, także jest super. Kuleczki znikają, właśnie stwierdziliśmy wczoraj z Janem, że kulki znikają coraz szybciej. Tutaj nic nie zniknęło, także towarzystwo widać ma co jeść. Nie głodują, bo jakby głodowały, to by wszystko wyjadały. Tak wygląda seler, także bye bye seler. Ale nic, to ja już teraz te końcówki z selera będę od przyszłego tygodnia utykała, bo już ma być cieplej. Mam nadzieję, że się już nie zrobi więcej tak jak teraz, że wiecie, przymrozki wrócą. No, mogą wrócić, ale dobra, nadzieja matką, wiecie kogo. Zawsze z nadzieją trzeba żyć. Także będę utykała te końcóweczki i zobaczymy. A kto tutaj przyszedł jeszcze? Boczysław? Jakie przywitanie, zobaczcie jak się witają. Maniuńki. No dobra, zostawisz kota w spokoju? Zostawisz? Bo Czesław się nie może zdecydować, czy jest fajnie, czy jest niefajnie. No i mamy ptaszka w karmniczku. Ja myślę, że to jest gil. Nie znam się za bardzo na ptaszkach. Gołębie to odróżniam. Gołębia od kury. Ale taki czerwony brzuszek i tam na płocie też siedzi, nad płotem właściwie, na róże. Aha, o, teraz jest na karmniczku. Czy to jest gil? Pomarańczowy brzuszek, bo sikorki to mają takie żółte brzuszki. A tu idzie mój gil. Ptaszki są. Ptaszki w ogródeczku twoim, a ty byłeś przed chwilą w ogródku i co? Wygoniłeś wszystkie ptaszki. Ja już poćwiczyłam i prysznic zimny wzięłam, ubrałam się, teraz robię kawiczkę. Jan już się obudził, też kawiczkę już ma, także zaczynamy. Dzionek tak fajnie zaczęty musi być fajny.
Ptoszki w twoim karmniczku siedzą, tak? Lampeczki włączyłam, bo jeszcze jest ciemno. Troszkę wieje, ale najbardziej ma jutro wiać. No jak teraz ptaszki ładnie widać? Dwa w karmniczku. O, widzicie, czyli jednak ja myślę, że słonecznik jest obrabiany, bo ja z tej strony, gdzie ten ptaszek siedzi, to wysypałam ziarenka, a z prawej strony, a z lewej strony jest pszenica i ten blok taki z ziaren. Będziemy w polskim sklepie, muszę popatrzeć, czy jest słoninka. O, proszę bardzo, nie no. Ptaszki potrzebowały więcej czasu na zaakceptowanie karmniczka. No i na smakołyki. Daj pateczek. Wzięłam, nie zapomniałam, słuchajcie, daj pateczek. Dawaj szybciutko, Daj, Barek. No daj, ja nie będę za tobą ganiać, daj patyczek. O, co się w łapkę stało? Pokaż. Coś się wbiło w łapkę, wiecie, kolec jakiś. Ale już operacja przeprowadzona, jak widać. Cześć, cześć, cześć. Takie słoneczko dzisiaj. Biegniem nad staw. Słuchajcie, zimno. Ziemia zmarznięta. Wieje, ale bez przesady. Podobno jutro ma być najgorszy dzień z wiatrem. Także wiecie, spokojnie, ale jest zimno, nieprzyjemnie. Dawaj. Ja już poćwiczona po kawiczce. Jedziemy zaraz z Janem do sklepu i zobaczymy, co tam dalej, jak nam sobota minie. Dawaj patyczek. Głupawka. Słoneczko fajne wyszło. Chodź, idziemy, Barek. Ale powiem wam, dlaczego mam taki humorek dobry. Bo sprawdzaliśmy pogodę i się okazało, że na przyszły tydzień to nie tylko 11, ale nawet 13-14 stopni ma się zrobić na następny weekend, więc ja po prostu już oszalałam. Zresztą Janowi też już taki banan na buzi wyskoczył. Chodź tu, Baryłko, idziemy zobaczyć. Wzięłam ziarno. Zaraz tu im wysypiemy, bo zobaczcie, jak na stawie stoją. One są nieprzyzwyczajone przecież do takiej pogody. Kurczę, jak ziemia zmarznięta, no takiego czegoś to ja od dawna nie pamiętam. Żeby się śniegi tak trzymały. Dobra, wiecie, że żartuję, no ale naprawdę dawno tak nie było. Teraz tak, jak ja mam wam to ziarno wysypać, wiecie co, sypnę im troszkę na ten lód. Ale generalnie to chyba na pomoście im zostawię. Dobra, zobaczymy, czy one się ruszą. A idą. Dobra, czyli można spokojnie na pomost sypać. Ale jak jeżdżą łyski, kaczuchy płyną. O, i łabądek tu im wysypię. One sobie wyjdą, jak ja pójdę. Dobra. Ale patrzcie, że nie wieje, bo w ogródku tak krzaki się ruszają. Ja nic nie rozumiem z tej prognozy pogody, bo chcieliśmy jechać rano w górki i prognoza pokazywała straszny wiatr, a tutaj nic nie wieje. Ale w górkach też nam pokazywało, że wieje. No wiecie co, zła jestem, bo taka fajna pogoda, że spokojnie mogłabym jechać się wykąpać. Nie trafi człowiek. A, sypnęłam tutaj na lód. Dobrze, one sobie powyjadają. O! Oj, będę musiała przyjść jeszcze raz z ziarnem. Za mało wzięłam. O, ty co tak grzecznie siedzisz, czekasz? Wiecie, jak się cieszę, że ciepełko idzie. Oj, dzisiaj to będzie długi filmik. Wiecie, co mam w planach? Będziemy smażyć ponczusie? Chyba. Tak wam obiecuję, znaczy obiecuję sama sobie ciągle. Ale już mam smalec wyjęty. Jeszcze muszę wyciągnąć ze spiżarki powidła i będziemy działać. Baryłeczku, dawaj patyczek, idziemy. Chodź. No chodź.
Dawaj patyczek, dawaj. Chodź, chodź, chodź. Troszkę wieje, kochani, ale jest super. Słoneczko świeci. Dawaj patyczek szybciutko. Dawaj patyczek. Widzicie, jaka ziemia zmarznięta? Ho, ho, ho. Fajnie, bo nie ma błota tego okropnego. Można spokojnie wokół stawu chodzić. Ale mi nos zmarzł. Dawaj patyczek. Dawaj. Dawaj, no daj patyczek. Daj. Tu. Chodź, 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 chodź. Daj do mnie patyczek, Barek. Dawaj. No chodź, 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 chodź. Chodź. Daj patyczek do mnie. No daj. Łup! Czekaj, bo dostałeś patykiem w buzię. Oj, dawno takiego chłodu nie było. Wy mi piszecie, że tam, wiecie, u was to jest dopiero chłód. No, myśmy się odzwyczaili od takich mrozów, wiecie, po 20 stopni, jak u was są w tej chwili. Także dla nas to kilka stopni to już jest dużo. A poza tym mówię, jeszcze ta wilgoć straszna to potęguje. Także jest odczuwalna dużo większa temperatura. Dzisiaj nie sprawdzałam, jak jest wilgotno, ale od jutra to już będzie na pewno dużo gorzej. Jak fajnie. A ja już po śniadanku zjadłam sobie jajeczniczkę z moim chlebkiem z ziarenek. Bardzo fajny ten chlebek, ale myślę, że jutro będę piekła ten z drugiego przepisu od Gabrysi. Także zobaczymy. Wracamy do domku. O, jak fajnie tu zmarznięte, bo nie chodziłam tędy ostatnio w ogóle przez to straszne błoto. A teraz można spokojnie przejść. Chodź, Barukuś, no bierz patyczek. On cały czas oczywiście musi nosić strumyczek nasz. Ptaszki śpiewają. Fajnie, chodź, Barukuś, idziemy dalej. Idziemy. Ale mi nos zmarzł, słuchajcie. Ale fajny taki spacerek, się rozgrzałam. Bo jak wyszłam, to mi tak było średnio przyjemnie, ale takim szybkim marszem i kurczę, człowiek od razu się inaczej czuje. Super. Teraz szybciutkie zakupy, no i zobaczymy, co tam dalej nam dzień przyniesie. Chcę jechać w chwiecie kupić ziemię do kwiatków, żeby była taka świeża, nie z ogródka, bo ja zawsze mam obsesję, że jak daję taką ziemię z ogródka do kwiatków domowych, to mi się jakaś dżownica dostanie. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie, ale zdarzały mi się przy przesadzaniu kwiatków domowych dżownice w doniczkach, więc wolę po prostu taką świeżą ziemię ze sklepu. Chyba zawsze to trochę bezpieczniej. No, czy tak mi się wydaje, a czy tak jest, to się okaże. Ale to sobie poczekam do przyszłego tygodnia. Jak się zrobi cieplej, to po prostu sobie wezmę to wszystko, wiecie, do ogródka i poprzesadzam, bo mam trochę tych kwiatków do przesadzenia. Idę zobaczyć, co szef kuchni poleca. Oczywiście, jak zwykle, mamy co innego oboje. Co ty masz, opowiadaj. Ja mam salat, jaków jarzynowy. Sałatka jarzynowa, Jasiek polubił i wiecie, ja rzadko kiedy robię, a się okazało, że w polskim sklepie mają dobrą i sobie zobaczcie. I dostaliśmy chęć na rybkę. No to jsme byli si ulovit dva pstrungy. No to máme pstrunga ze salátkou. No tak, sałatka osobno. Zobaczcie, ile sałatki tej zielonej. Bo więcej nie zostało. Tak, bo ja mam na talerzu tutaj furę sałatki. Mam pstrąga i cukinię, taką wiecie, zgrillowaną troszkę z moim pieprzem ziołowym i całą górę sałatki. No ile zjem pstrąga, to zobaczymy, bo tak trochę dużo tego wyszło, ale zobaczymy, powinno być dobre, nie?
Jak to myślisz? To dobre. Smacznego. Jednak pstrąg na kminku a masle. Jeszcze raz. Pstruh, rybka je pečená na másle a kmínu. No właśnie, bo ja chciałam to samo powiedzieć, dlatego się odwróciłam do siebie i chciałam pokazać, że jest kminek ze specjalnymi pozdrowieniami dla wszystkich wielbicieli kminku. W Polsce to jest kiepsko z tym kminkiem, ale wiecie, jak ktoś jest kminkowy, to wie, o co chodzi. Dobra, smacznego. Smacznego. A jeruciego. No, ale u mnie jest bardziej kolorowo. A jeszcze tutaj, proszę bardzo, pokażesz, co dostałeś od Jaśka. Ale nie rób miny. Jest kosteczka. Dobra, obrabiaj sobie, nie będziemy przeszkadzać. Kochani, zaczynam eksperyment mój kulinarny. Nie śmiejcie się ze mnie, ale naprawdę ponad 30 lat nie robiłam pączków, a myślę, że z 35 albo i lepiej. Ja już to tak dawno było, że nie pamiętam. I zrobiłam ciasto. Tak moim zdaniem prezentuje się bardzo ładnie. Zrobiłam z połowy ilości mąki, czyli z 300 gram. Także to naprawdę będzie malutka porcyjka. No to teraz przykrywamy i czekamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj już czeka smalczyk, bo będziemy oczywiście smażyć na nim, nie na oleju. Także przykrywam, dam, wiecie, obok kaloryfera, poczekamy tak około 40 minut, to znaczy, wiecie, no babcia, która podaje ten przepis, ja Wam dam, podam link, jak wyjdzie to ciasto, to... Jestem. To ona podaje, że ma ciasto podwoić swoją objętość. Także zobaczymy. Barek, zostaw bakę. Zobaczcie, no zobaczcie. Po prostu nie da rady. Nie da rady spokojnie nagrać. Także jak ciasto podwoi swoją objętość, to wtedy będziemy dzielić na równe części. Może z wagą to zrobię, tak jak ta pani pokazuje. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No co? Powiedziałam, że zrobię, muszę, bo się uduszę i będzie w końcu temat pączków zakończony. Wygrzebałam kiełki, bo tak jak mówiłam, dzisiaj sobie przygotujemy je razem. Tu już jest moja kiełkownica, którą ja sobie kupiłam w Anglii. Notabene jest to kiełkownica z Polski. Słuchajcie, i to są moje kiełki z ubiegłego roku. Znalazłam alfa-alfa, czyli lucernę. Bardzo fajne kiełki na wiosnę. Wiecie, one zawierają witaminę D3. Znaczy zawierają, no produkują, prawda? Podczas procesu rośnięcia, kiełkowania. Kiełki z odkwietki. No i tutaj, słuchajcie, poznajcie mój geniusz. Po prostu jest tak oderwana góra od torebki, żebyście mnie zabili. To ja nie wiem, co to za nasionka. Już podglądałam, wysypywałam na rękę, ale nie mam pojęcia, co to jest. No ale wiecie, coś tam z tego wyrośnie. Ja kiełków nie namaczam, nie ma takiego sensu. Ja już mam to tak opatentowane, tyle razy robiłam, że po prostu wysypuję bezpośrednio na kiełkownicę. Niedużą ilość, wiecie, bo one później jak wzrosną wszystkie, to jest ich dużo. Ciężko tak wszystko naraz zjeść. Także to będzie pierwsza warstwa. Zawsze tutaj odgarniam te kiełki, żeby się nie dostawały pod te zatyczki moje. Druga warstwa. Także wiecie, wykonanie zrobienie kiełków to naprawdę jest moment. A samo zdrowie na przedwiośniu, szczególnie teraz, jak wiecie, wszyscy chcą dbać o to, żeby być zdrowymi. To znaczy, może nie wszyscy chcą dbać, nie wszyscy dbają, ale wszyscy by chcieli być zdrowi, prawda? Mamy rzodkiewkę, takie grubsze są te kiełki. I ja tych kiełków już zwierzakom nie daję, bo wiecie, że rzodkiewka jest ostra. Także to są kiełki tylko dla mnie. Ewentualnie dla Jana, ale wiecie, chłopa zagonić do kiełków, to ja mu tylko mogę przemycić do soków, po prostu do wyciskarki wrzucić i wycisnąć, co tam dobrego z nich. A tak zwierzaki to jedzą ze mną. No i te trzecie kiełki, które po prostu, tak jak powiedziałam, nie mam pojęcia,
co to jest. Zobaczcie, taka drobnica. Wyrosną, to się powinnam zorientować. No przecież poznamy chyba, co to jest. No, rzeżuchę to mi nie wygląda. Nie wiem, kurczę, żebyście mnie zabili, to nie pamiętam, co ja tam kupowałam w tamtym roku. No po prostu nie wiem. Dobra. Tyle nam wystarczy. Teraz sobie to wszystko po prostu trzeba zalać wodą i wiecie, i to po kolei będzie skapywało z tej górnej tacki na środkową, na dolną, aż spłynie do samego dołu. Muszę Wam powiedzieć, właściwie nie powiedzieć, tylko sprzedać fajny patent. Ta woda z kiełków, która zostaje, która spłynie na samo dno, ja jej nigdy nie wylewam. Tylko tą wodą podlewam później kwiatki. Uwierzcie mi, że to już też jest mój sprawdzony patent. I wiecie, no to jest naturalny nawóz. Wspaniale kwiatki po tym rosną. Jak ta woda opadnie na kolejną warstwę, nie wiem czy widać, jak fajnie spływa. Mam nadzieję, że to widać. To ja sobie potem jeszcze te kiełki wyrównam, bo one teraz widzicie tak się poprzemieszczały, ale ja sobie je tak patrzę, czy wyrównam je, przepraszam, bo się zamyśliłam, bo tak się zastanawiam, że chyba za mało ich nasypałam. A, które to były? To były te no name, czyli bez imienia. Nie mam pojęcia naprawdę, ale tak jeszcze troszeczkę sobie dosypiemy. Okej. No i pięknie spływa. No dobrze. I będziemy sobie obserwować, jak kiełki rosną. One za parę dni zaczną kiełkować. Normalnie, wiecie, jeszcze jest przykrywka do tych kiełków, ale ja nie używam przykrywki, dlatego że po prostu, wiecie, podnoszą ją, jak one wyrosną. Robiłam z przykrywką, ale przykrywka w ogóle nie zdaje egzaminu. Okej, tymczasem zajrzyjmy do pączków. Dobra, kochani, minęło chyba nawet z 50 minut. Pani mówiła, że ma minąć 40 minut, no ale miało ciasto podwoić swoją objętość. No muszę Wam powiedzieć, że prezentuje się bardzo ładnie. O, dobra, i teraz mam je podzielić na 8 części. Znaczy najpierw muszę troszeczkę pozagniatać jeszcze, przerobić je kilka razy, jak to się fachowo mówi. I podzielić na 8 części. Także bierzemy się do pracy. Dobra, kochani, kulałam, ale takie idealne kulki jak na filmie to mi wcale nie wyszło. Dobra, trochę spłaszczyłam, wiecie co? No ja naprawdę jestem perfekcyjna pani domu. I kucharka. Że tak powiem, troszeczkę się różnią od tych z filmiku, ale zobaczymy. Wiecie, to nie są na wystawę robione, królowa tego jeść nie będzie, także zobaczymy. Ja myślę, że barkowi będą na pewno smakować i jeniczkowi. No, to okaże się. Teraz przykrywamy ściereczką i zostawiamy, bo one znowu muszą urosnąć. To przecież wiecie, dla mnie to jest nowina. Żartuję, no wiem, że ciasto drożdżowe musi wyrastać. Zobaczymy, coś tam wyjdzie. Kochani, ja już zaglądałam do pączków. Nie prezentują się jakoś artystycznie, ale troszeczkę podrosły. Także zaczynamy smażyć. Już zrobiłam tutaj próbę oleju, ale wydaje mi się, że troszeczkę był, znaczy nie oleju, tylko smalcu. Wydaje mi się, że był troszeczkę za gorący i zmniejszyłam płomień, więc zaraz zobaczymy. Myślę, że już możemy wrzucać. Zobaczymy, co wyjdzie. Chyba się dobrze smaży. Drugi. Pierwszy raz w życiu samodzielnie robię pączuchy. Te przykryłam. Nie wiem, czy ta temperatura jest dobra. Muszę kupić koniecznie ten termometr taki, wiecie, żeby można było to sprawdzać. Bo się boję, że się przypalą. No to też za długo nie można tego smażyć, prawda? Ta pani mówiła, że za 2 minutki. Dobra, to ja się wyłączę, bo będę potrzebowała za chwilę drugiej ręki. Sytuacja wygląda tak.
Tu coś się oderwało od pączka. Jakiś mini pączek się zrobił. No nie wiem, czy nie za długo trochę piekłam, ale zobaczymy. W sumie kolor jest dobry. Nie wyglądają na to, że się spaliły. Tu sobie ustawiłam stoper normalnie, żeby widzieć, ile się smażą. Bo wiecie, tak nie chcę je... Nie chcę, żeby były, wiecie, gorzkie. Nie chcę przysmażyć, przypalić, znaczy, przepraszam. Dobra, będziemy wyciągać. Pączki się prezentują całkiem nieźle. No kochani, jak na pierwszy mój wyrób. Może to trzeba odwrotnie dać. O, ten jaki ładny. Nie no, spoko. Dobra. Myślę, że będą bardzo smaczne. Zaraz ocenimy. No chyba fajnie się smażą. Te wyglądają takie bardziej... Są bardziej rozwalone. No, spoko. Teraz będzie jeszcze nadziewanie. Zobaczymy, co z nadziewaniem wyjdzie. Kochani, no nie mam takiego profesjonalnego urządzenia do nadziewania pączków. Ale w sklepie dzisiaj znaleźliśmy coś takiego do dekoracji ciastek. Takie różne końcóweczki już z rękawem. No ja wiem, że może to się kiepsko nadaje do pączków, ale zobaczymy. Stwierdziłam, że kulanie pączków razem z powidłami to jest kiepski pomysł i chyba miałam rację. Biorąc pod uwagę wygląd tych moich pierwszych pączków, no to naprawdę szczęście, że zdecydowałam się na takie nadziewanie dopiero po usmażeniu. Dobra, to ja zapakuję rękaw, znaczy zapakuję powidła w rękaw i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie będę tego nagrywała. A tak się prezentuje gotowy talerz jeszcze przed nadzieniem i pokazuję Wam, dlatego że zobaczcie, jutro walentynki, a ten pączek w środku to wygląda jak serduszko. Naprawdę, Jan mi zrobił langosia serduszko, a ja jemu pączka. Ciekawe, czy zauważy. Dobra, biorę się za nadziewanie. Kochani, pączki gotowe. Muszę Wam powiedzieć, że jak na pierwszy raz to jestem bardzo zadowolona, tylko jeszcze nie wiem, czy są jadalne. Zobaczcie, tak się prezentują. Serduszko, no takie mało serduszkowe, ale ja jestem bardzo zadowolona, tylko mam nadzieję, że są w środku dopieczone. Słuchajcie, jestem w trakcie testu. Sprawdzam, czy to się da zjeść. I muszę Wam powiedzieć, w środku wygląda to tak. No nie jest to profesjonalny pączek, ale jest jadalny. Nawet powiedziałabym, że bardzo jadalny. Kochani moi, ja wiem, że to wygląda mało pączkowo, ale wydaje mi się, że jak na pierwszy raz. Kruchutki. Jutro do kawki będzie jak znalazł. Naprawdę dobry. Napchałam marmolady. Posypałam cukrem. Wiecie co? Zobaczcie, jak się ładnie wypiekł w środku. Widzicie? Nie no, spoko. Myślałam, że się nie dopieką w środku. Dobra. Jestem zadowolona. Zobaczymy, co Jan powie, ale myślę, że on to jutro spróbuje. Bo teraz to się poszedł kąpać. A już jest późno, także chyba na noc nie będzie jadł. Ja też już więcej nie jem. I tak zjadłam prawie całego. Wystarczy. Jest ekstra. Będę powtarzała. Oj, witajcie moi kochani, witajcie. Już nie kawiczka, ale wieczorna herbatka, bo widzieliście, robiłam test pączka. Oczywiście wiecie, jak się skończyło. Zeżarłam całego. Także na wieczór już herbatka, żadna kawka, bo ja Wam mówiłam, że ja dużo kawy nie piję. Taka, wiecie, babcina herbatka z cytrynką. Nie huhu koktajl, ale sama cytrynka. Jaka dobra. Wiatr za oknem śmiga.
Przed chwilą Jan wrócił z Barkiem ze spaceru i mówi, że jest strasznie, po prostu okropnie zimno, bo wiecie, ten wiatr wzmaga odczuwalność temperatury i jest bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Kochani moi, jestem bardzo zadowolona z pączków, już Wam mówiłam, nie wiem co Jan powie, bo pewnie już spróbuję jutro. Muszę Wam powiedzieć, że jedyny problem jaki miałam, to określenie, czy jedyne dwa w sumie, bo określenie temperatury smażenia. Bałam się, że będzie za wysoka ta temperatura i że mi się przypalą, albo że będzie za niska i wiecie, i wchłoną te pączki, ciasto wchłonie za dużo tłuszczu. Także miałam takie obiekcje, czy ja to dobrze robię. I na pewno będę musiała kupić termometr do tego, bo jednak chyba lepiej, jak wiemy, jaka jest dokładnie ta temperatura. Ta pani zalecała bodajże 175 stopni, coś wiecie, no mówiła, żeby oscylowało przy tej granicy. I co jeszcze będę musiała zrobić? A, no będę musiała sobie skombinować to urządzenie do wstrzykiwania drzemu, czy powideł, albo marmolady, bo muszę Wam powiedzieć, że to co ja kupiłam, no to się nadaje, ale do, wiecie, do strojenia tortów, bo po pierwsze mi się to zatykało, ponieważ w powidłach były skórki od śliwek i ja zawsze wrzucam całe śliwki i te skórki były, a wiecie, dziurka w tym pojemniczku była bardzo malutka. I po prostu się zatykało to tymi skórkami i miałam straszny problem. Musiałam tymi takimi patyczkami od szaszłyków drewnianymi przekuwać i po prostu, wiecie co, 8 pączków na tyle czasu nadziewałam, że miałam dobrego nosa, że Wam nie będę tego nagrywała, bo to by się z tego, wiecie, kolejny film zrobił. Także technicznie to tak, wiecie, do bani, więc ja je tak, wiecie, od góry nadziałam, posypałam cukrem, pudrem i tyle. No wiecie, ja tego na sprzedaż nie robię, także nie robiłam. Także jest jak jest, ale są bardzo dobre i oczywiście ja czekam, żeby się zrobiły takie, wiecie, jutrzejsze, czyli już będą takie troszeczkę, czyli będą jutro, będą wczorajsze. Wiecie, o co mi chodzi. Jak nam dzisiejszy dzień minął? No tak, wiecie, jakieś zakupy, obiadek. Obiadek to Wam nagraliśmy, to chyba już widzieliście, mam nadzieję, że było, bo wiecie, ja już Wam mówiłam, że nieraz nagram, a nie wrzucę, ale jeszcze nie montowałam filmiku, to nie wiem, co tam będziecie mieli. No i taki dzień, wiecie, troszkę sobie tu coś pooglądaliśmy, z tatą moim porozmawialiśmy i tak, wiecie, tu jakiś spacer z Barkiem, troszeczkę porozmawialiśmy, człowiek się pokręcił i nie wiadomo, kiedy sobota minęła. Jutro ma wiać jeszcze bardziej, ma padać, no od poniedziałku się robi cieplej, to znaczy już od jutra ma się robić cieplej, bo deszcz ma padać, a dzisiaj jeszcze nam troszeczkę śniegu przyprószyło, z 15 minut padało, także kochani, no co jeszcze, co tutaj jeszcze Wam mogę powiedzieć, jutro mamy plany obiadowe, ale to będzie jutro. Znowu coś niezdrowego, ale wiecie, jest weekend, a ja już Wam mówiłam, że weekend to można folgować. Co prawda w tym tygodniu to się nie sprawdziło przez tłusty czwartek, ale ilość tych pączuszków, które Jan usmażył, kobliczków, to była tak śmieszna. Zresztą znacie historię, wiecie, kto nam pomógł, prawda? Przy kobliczkach. Ja nie mówię tego po czesku, oni tak fajnie to wypowiadają. Znaczy Jan przynajmniej. Także jutro coś dobrego, wiecie, jutro walentynki, to musimy sobie dogodzić. Chociaż powiem Wam, że te walentynki, no dzisiaj mieliśmy w sklepie przygodę, muszę się Jana zapytać, czy mogę Wam opowiedzieć. Jak się zgodzi, to Wam jutro może razem opowiemy. Taka historia, która się zakończyła, jak się zakończyła, to Wam też jutro powiem, może. Kochani moi, no i co? I dzionek kończymy, koty śpią. Baki to dzisiaj w ogóle nie trafiłam z kamerką, bo jak ganiała od rana, to było ciemno, a w ciągu dnia spała, teraz znowu śpi. Nie będę kota, wiecie, maltretować i budzić. Także po prostu może jutro mi się uda nagrać. Na pewno niebawem będzie jej więcej, bo jak się zrobi cieplej, to ona bardzo chętnie wychodzi do ogródka.
ale musi być tak, wiecie, 10 stopni i więcej, także już niedługo. No bo już Wam mówiłam, że ma być na przyszły weekend 11, nawet u Jana w prognozie pogody pokazuje, że ma być 14 stopni, także jakieś szaleństwo. Więc będę mogła kwiatki wsadzić. Mieliśmy dzisiaj ziemię na kwiatki kupić, ale już nie dotarliśmy do sklepu, bo wiecie, my to jesteśmy tak sklepowi, że jak gdzieś wpadamy, to na chwilę, a jeżeli mamy obskoczyć więcej niż dwa sklepy, to już mamy dosyć i tylko patrzymy, żeby wrócić do domu. Pojechaliśmy dzisiaj do sklepu tego, gdzie ja byłam ostatnio i chciałam kupić kostki dla Barka. No, no oczywiście nie było tych kostek, więc jakieś tam inne Jan wybrał. Barek już sobie zjadł kosteczkę. Bardzo mu smakowało, po prostu takie było ciumkanie, mlaskanie i wiecie, radość, że aż miło było popatrzeć. Także zrobiliśmy szybkie zakupy, wróciliśmy do domu i tak ten czas przeleciał, naprawdę moment, po prostu ja jestem w szoku, jak przelatuje dzień za dniem. No ale tak sobie w sumie dzisiaj myślałam, dzisiaj jest który 13 luty, patrzcie, już prawie połowa miesiąca, także za miesiąc kawałeczkiem przesuwamy czas, to już będzie tak fajnie, bo jak się zmieni, te przesunie o godzinę, no to już wtedy jest naprawdę super, więc już tak bardzo wiosennie, już za pasem, już za chwileczkę, także naprawdę radość w sercu, bo dłuższy dzień, także będzie wiele miesięcy takich, wiecie, już do życia, jak ja to mówię, bo ten okres taki przedwiośnia, to tak jak Wam już mówiłam, bardzo, bardzo nie lubię. Dobrze, moi drodzy, także chyba będziemy kończyć, bo ja tak na chwilkę tylko przysiadłam, żeby się z Wami pożegnać. Fajne komentarze piszecie, bardzo miło mi się czyta. Piszecie, że lubicie te filmiki moje ze zwierzakami, nasze filmiki, prawda, no bo ja też występuję, także jest mi bardzo przyjemnie, że takie fajne grono ludzi kochających futrzaki się tutaj zbiera, bo to tak raźnie i człowiek wie, że nie jest sam, że nie tylko my mamy takiego świra na punkcie zwierzaków, ale również inni. Także widzicie, Baruś już spokojny, wybiegany. Tak, on to jest taki szczęśliwy, jak my jesteśmy w domu, on nie siedzi sam, ale wiecie, jak jest sam, to on po prostu sobie śpiunia, no to już jest senior, także jak wracamy do domu, to on jest taki zaspany, po prostu, wiecie, dopiero się poprzeciąga, otrzepie, wiecie, dojdzie do siebie i zaczyna wariactwo. Moje malutkie. Szukaliśmy dzisiaj słoninki dla ptaszków, ale nie ma. Byliśmy je w dwóch sklepach rozglądaliśmy się, bo w Lidlu to w ogóle bez szans, ale w dwóch sklepach rozglądaliśmy się za słoninką. Nie, przepraszam, w dwóch angielskich sklepach i w dwóch polskich sklepach i nie do dostania, także. Ale wiecie co, wyjadają tego słonecznika, ja już nie będę szalała i dokupywała więcej, bo przecież ile można. One naprawdę mają tutaj co jeść i nie ma tak, że ptaki głodne chodzą. Wiecie, jakby głodne chodziły, to by tu wszystko zjadły, nie byłoby żadnego wybrzydzania. Także jest słonecznik i niech jedzą tego słonecznika, a kostkę, tą taką, wiecie, ten blok, którego w ogóle nie jedzą i to gniazdo osto, po prostu zaniosę nad staw i tam gdzieś powieszę, jedno powieszę na drzewie, a drugie zostawię, może trochę pokruszę i na brzeg wysypię, ktoś tam zje. Zawsze się ktoś chętny znajdzie, ale dobra herbatka z cytrynką. Pamiętam, że moja babcia zawsze mówiła, że niczym się tak nie napije wspaniale jak herbatą z cytryną, nawet w upały. A ponoć nie powinno się pić herbaty z cytryną, wiecie o tym. Ale tylu rzeczy nie powinno się robić, że wiecie, trzeba by żyć, oddychać tylko i nie jeść, nie pić, także czasami można coś. Dobra, kochani, kończymy. Mam nadzieję, że jutro się spotkamy na kawiczce z Janem, pogadamy sobie troszeczkę, zrobimy sobie takie miłe, wiesz,
wiecie, kilkanaście minut. Wiesz, Marek, zrobimy sobie 20 minut, pół godzinki takiego fajnego, wiecie, spotkania niedzielnego. Trzymajcie się, do zobaczenia.